kończy się budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Alei Solidarności w Tczewie. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Trasa powstaje na odcinku między skrzyżowaniami z ulicą Jagiellońską i Kazimierza Wielkiego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mowa o ponad 800-metrowym połączeniu. W ramach zadania zostanie również wybudowany kanał technologiczny. Ścieżka jest odsunięta od jezdni w zależności od lokalizacji od 5 do 9 metrów. Dzięki infrastrukturze będzie zdecydowanie bezpieczniej, wzrośnie także komfort podróży użytkowników drogi krajowej. Zadanie będzie kosztowało około 1 700 000 zł.